pogratulować pięknego obiektu. Chcę to wiedzieć. Chcę powiedzieć również, że przyniosłem ze sobą na pamiątkę koło ratunkowe. Nie jako sobie, łatwo powiedzieć, nie było jeszcze. Tego Panu Wójtowi przyszłość tego było jeszcze. Cieszę się, że dzisiaj możemy uczestniczyć w uroczystości otwarcia tego obiektu w Redzikowie. Myślę, że to jest rzecz, na którą wszyscy czekali. Park wodny, czy niektórzy mówią basen w Redzikowie, ale ja myślę, że to patrząc na obiekt, który składa się z części basenowej, z części takiej rehabilitacyjnej, będzie możliwość korzystania dla wszystkich, nie tylko dla młodzieży, dla dzieci, ale myślę, że będą tutaj odwiedzać wszyscy mieszkańcy regionu Słupskiego, którzy ze względu na położenie centralne w powiecie będą mieli bliski dojazd, bo to jest kilka, najdalej z krańców powiatu to jest 40 parę kilometrów, czyli bliżej niż do Darłowa. A druga sprawa to jest to, że taki obiekt oczywiście mam nadzieję, że spowoduje, że wokół niego rozpocznie się też ruch inwestycyjny, ruch dodatkowe usługi, bo prawdopodobnie ludzie, którzy będą tu przyjeżdżać, będą chcieli zjeść obiad, będą mogli skorzystać z różnych jeszcze innych atrakcji, czy będą potrzebowali innych jeszcze usług dodatkowych. Myślę, że to... Ja wszystkich bym zachęcał do korzystania. Myślę, że miałem okazję kilka takich obiektów w Polsce już odwiedzić, bo kiedyś, kiedy pracowałem w Wózce, był pomysł budowy parku wodnego w Wózce. Od tego się w naszym regionie zaczęło, od takiego pomysłu. Dzisiaj mamy realizację i bardzo się z tego cieszymy. Dziękuję.